Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku kulamy Mausera oraz staramy się zmontować jakąś rynnę przy jedynym daszku, który się do tego tutaj nadaje, z części zakupionych na pałę i już wiem, że przynajmniej połowa nie pasuje i będę to robił 2 dni. Koniec roboty na dzisiaj. Nie polecam niemieckich łopat z demobilu. Albo trzonek jakiś felerny, ale był wygięty w banana od początku, także widać, przez to przegrali wojnę, a ja teraz przez to przegrałem dzisiejszą walkę, także ciąg dalszy jutro. Dzień drugi zabawy. Będziemy udowadniać, że produkt krajowy pod względem praktyczności, jakości wykonania i wytrzymałości przewyższa zachodnie kapitalistyczne gówno. ES110 polecam do kopania kibli i innych takich zabaw. Mam nadzieję, że jak ją teraz pochwaliłem, to się zaraz nie złamie. Mamy też pasujące tym razem zatyczki do rynny. Nie mamy pasujących wieszaków, bo uznałem, że jestem za bardzo z gredem, żeby płacić za nie drugi raz, jak te prawie pasują. No i nic, walczymy. Zobaczymy w sezonie, ile taki daszek 2 na 1, czy tam nie, 2 na 1,20 m. jest w stanie tej wody uzbierać i czy w ogóle. Mauser stoi. Czy jest jakoś super stabilny? No, po skręceniu jest. Aż 3 kątowniczki na to zmarnowane i 7 wkrętów, także nie wychyboce się raczej. Rynny po samym wsunięciu się trzymają się wcale. Także z tego co widziałem, to tam w sklepie obok nastawiali jakieś uszczelniacze, to pewnie chcieli, żeby to tym sklejać. Albo tutaj się da kupić, też widzę takie redukcje, których nie wziąłem, pierwszy raz to widzę. No pomyślałem, mam dobry silikon w domu, taki za 7 zł najlepszy. Z mojego ulubionego sklepu budowlanego, czyli z Actiona. Silikon wziąłem. Strzelby do wyciskania nie wziąłem. Także to było na tyle z silikonu. Ale chcę to dzisiaj skończyć i uznałem, że rozwiążę ten problem w najlepszy znany mi sposób. Jeżeli ktoś teraz pomyślał trytytki, to szanuję bardzo, ale nie. Duct tape. Będzie fachowa robota. A jak będzie ciekło, to podleje mi te wierzby. No i proszę bardzo. Fachowa robota. Tu palucha można wsadzić. A tu jest git. No to chyba dlatego, że się dach zapadł na środku trochę z tego co widzę. No ale dachu nie robiliśmy dzisiaj. Czyli to tam stary Adrian spierdolił, to się nie przejmujemy. Tu widać piękne wkręty i rzeźba. Otóż czy coś tu pomierzyłem i wziąłem pod uwagę, że Mauser jest dosyć wysoki, a dach jest dosyć niski i kupiłem tylko jedno kolanko 45 stopni. Otóż nie. Przy pływie jakiejś tam jakiegoś geniuszu czy coś, to sprawdziłem, żeby słupki były na tyle wysokie, żeby mi się tam swobodnie wmieściło wiaderko albo konewka. I to było wszystko. I to tyle. Ale w sumie jakbym go dał niżej, żeby tu było ładnie, to tam bym nic nie podstawił. To najlepsze, co bym mógł tutaj zrobić, to podwyższyć kibel o 0,5 metra. To chyba nie byłoby zbyt dobre rozwiązanie. Także, no mam wymówkę.
Pomyślicie, chłopiec u siebie, a robi jak dla obcego. Jakbyście widzieli, jak wasz stary robi, jak nie patrzycie, to byście od razu pomyśleli, że to jest luks robota. Tak się robi. Nikt teraz nie robi dobrze. A, przywiozłem poziomnicę, a czy jej użyłem? Ale żeby było. Widać to. Widać stąd, czy nie widać? Nie widać. Chodźcie, potrzęsę was trochę. Na styk. Mówiłem, żeby robić na oko. Po to macie oczy. A w drugą stronę? W drugą stronę też można sprawdzić. No i proszę, jest w kreseczkach. Tak się robi robotę. Stój tutaj. Niby jest równo, a stać nie chce. O, proszę bardzo. Widziałeś pan? Jak już tu przylazłem z wkrętaczką, to myślę, zamontuję światełko, które jeździło ze mną już chyba z miesiąc, jak nie dwa. Znalazłem trochę słońca tutaj. Wpada z pomiędzy drzew. I proszę bardzo, będzie można po ciemku no podetrzeć i nie będzie trzeba do pompy biec. Patrzcie, jak luksusowo. Człowieki mają w lesie, nie muszą w krzaki chodzić. Także w tym odcinku to by było na tyle. Ja sobie tutaj jeszcze chwilę posiedzę w pewnym celu. Nie będę odwracał kamery, ale chyba łatwo się domyślić. Także no, to co miało być skończone, to jest skończone. Już mi się w sumie dzisiaj nie chce, także jadę do domu. Naura. A jak wam coś zostanie po robocie, to co się robi? Wyrzuca, odwozi do sklepu. Nic bardziej błędnego. Hyc, hyc. No, gdzie? Jeszcze raz. Hyc. Siedzi. I może za 5 lat wam się przyda. A jak nie, to ktoś inny znajdzie, wasza kobita, i wam wypieprzy na śmietnik.